Jesteśmy na terenie lotniska Lipka. Co jakiś czas pojawiają się tutaj ciekawe imprezy, duże imprezy, kilka tysięcy osób. Jakie ciekawe jeszcze w tym sezonie imprezy tutaj nas czekają? Faktycznie nasza inwestycja pod tytułem Rallyland dopiero się rozwija, dopiero pierwsze kroki stawiamy, można powiedzieć nawet raczkujemy, ale już nieskromnie powiem, że dużo fajnych, ciekawych imprez się u nas dzieje. Właściwie w każdy weekend coś ciekawego można u nas zobaczyć. Przykładem jest dzisiejsza impreza, absolutnie sobie nie przypisuję zasług związanych z tą imprezą. To jest impreza cykliczna, którą organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Lipce. My tylko użyczamy w tym roku obiektu. Cieszymy się, że jest tak dużo ludzi, że takie duże zainteresowanie obiektem. Natomiast faktycznie robimy tu jeszcze inne rzeczy. Już teraz są organizowane rajdy dla amatorów. Już niedługo w lipcu świetna impreza drifterska, czyli będziemy jeździli bokiem samochodem. To są imprezy, które zawsze zrzeszają, które zbierają setki tysięcy ludzi. No może z tymi setkami tysięcy ludzi to się trochę zagalopowałem, ale na pewno dziesiątki tysięcy ludzi. Liczymy na to, że tutaj też tak się stanie. Tym bardziej, że imprezę tą firmuje najlepszy drifter w Polsce, Maciej Polody. Oficjalna nazwa to Drift Cup, Rallyland Drift Cup by Maciej Polody. Więc robimy zawody, jakich jeszcze w Polsce nie było. Do tego wszystkiego, no faktycznie, w kółko trenujemy. Przyjeżdżają do nas czołowi zawodnicy z rajdowych samochodowych mistrzostw Polski i z wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski. Ostatnio był Michał Sołowow, poprzednio był Krzysiek Hołowczyc. Trenujemy na obiekcie, bo faktycznie taką kwintesencją tego obiektu, jak sama nazwa wskazuje, są rajdy samochodowe i wyścigi samochodowe. Na bieżąco organizujemy różnego rodzaju szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy. Rozwijamy się. W planach mamy duży event muzyczny i nie jest wykluczone, że nawet jeszcze w tym roku, w sierpniu, uda nam się, uwaga, tu uchylę trochę rąbka tajemnicy, przy pomocy Hirka Wrony, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, uda nam się zrobić pierwszą imprezę muzyczną na terenie Rallylandu. A jak wyjdzie, zobaczymy, czy to się uda zrealizować, ale jesteśmy bardzo mocno zaawansowani rozmowami i miejmy nadzieję, że uda nam się już w tym roku zrobić fajny muzyczny event.